Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Prowadzimy się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu na mszy świętej, aby szczególnie oddać ten czas, który przed nami Jezusowi Chrystusowi, abyśmy jak najlepiej przygotowali się na święta wielkanocne, aby w nas każdego dnia wzrastała wiara. Moi drodzy, ja natomiast modlę się w intencji żołnierzy wyklętych, bo jak wiemy, dzisiaj jest Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy wyklętych. Szczególnie modlimy się za tych, którzy bronili ojczyzny, szczególnie którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli walkę z komunistycznym reżimem o wolną Polskę. Witam na tej mszy świętej wszystkich przedstawicieli żołnierzy wyklętych, którzy tą mszą świętą chcą oddać im cześć.
weterani walk o wolną Rzeczypospolitą, mieszkańcy Sądecczyzny, wszystkich górskich dolin i przysiółków naszej ziemi, mieszkańcy Starego Sącza, Nowego Sącza, Piwnicznej, Nabojowej, Łabowej, Grybowa, Limanowej, Łącka, Korzennej, Podegrodzia, Muszyny, mieszkańcy ziemi gorlickiej, Podhala, ziemi limanowskiej, rodacy, stajemy do apelu, aby oddać hołd bohaterom walczących o ojczyznę prawdziwie wolną i niepodległą. Wzywam żołnierzy oddziałów, które nie złożywszy broni w styczniu 1945 roku podjęły trud dalszej walki przeciwko kolejnemu sowieckiemu okupantowi. Partyzantów zgrupowań pałakowskich, partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, partyzantów Narodowej Organizacji Wojskowej, partyzantów byłej konspiracji chłopskiej. Stańcie do apelu! Wzywam was, żołnierze oddziału partyzanckiego Huragan Andrzeja Szczypty Zenita, oddziału partyzanckiego Jana Dubaniowskiego Salwy. Stańcie do apelu! Wzywam was, żołnierze już niezapomnianej drugiej konspiracji ziemi sądeckiej, oddziału samoobrony Armii Krajowej Jana Wąchały Łazika Kamienia, oddziału partyzanckiego Zygmunta Jońca Zygi, oddziału partyzanckiego Jana Jaroszka Szczerbatego, oddziału partyzanckiego Grom Stanisława Piszczka Okrzei, oddziału partyzanckiego Zemsta Zygmunta Wawrzuty Zemsty i Bronisława Bobika Żara, oddziału Grot Mariana Morderskiego Ojca Śmigi. Stańcie do apelu! Wzywam was, żołnierze zgrupowania partyzanckiego Błyskawica Józefa Kurasia Ognia, oddziału partyzanckiego Mieczysława Janczaka Beskida, oddziału partyzanckiego Wojsko Polskie Władysława Janura Wisły i Jana Peciaka Graba, żołnierze grupy partyzanckiej Wojsko generała Andersa, oddziału partyzanckiego Wiarusy Józefa Świdra Mściciela, oddziału Zorza Kajetana Saborskiego Teściowej, oddziału partyzanckiego Żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, żołnierze grupy partyzanckiej Stanisława Perełki Dębińskiego. Stańcie do apelu! Do apelu! Wołam prowadzących działalność dywersyjną przeciwko czerwonemu okupantowi, cywilnych mieszkańców walczących z sowieckim terrorem na terenie Małopolski, członków Delegatury Sił Zbrojnych, członków WIN, działaczy powojennego PSL, członków organizacji młodzieżowych, patriotycznych i kościelnych. Stańcie na apel! Słowo Maryjo! Wzywam was, bohaterskich księży, prawdziwych pasterzy, których posługa duszpasterska i bezkompromisowy patriotyzm był w tych latach przykładem. Stańcie do apelu! Wołam ofiary zbrodniczej czerwonej przemocy i wszystkich rodaków więzionych w łagrach, deportowanych siłą i zsyłanych na niemiecką ziemię za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Po apelu! Spocznij! Jesteśmy dzisiaj, szanowni państwo, w szczególnym miejscu. W miejscu, które upamiętnia sądeckich żołnierzy wyklętych. Żołnierzy wyklętych, których pamięć miała zostać bezimienna. Osoby, które miały nigdy nie przejść do historii i groby i mogiły miały pozostać bezimienne. Spotykamy się w miejscu, któremu Rada Miasta nadała imię sądeckich żołnierzy wyklętych. Dzisiaj w godzinach dopołudniowych składałam wiązanki kwiatów w Łabowej pod pomnikiem Ojca Gurgacza. To miejsce, nazwane pamięci sądeckich żołnierzy wyklętych, jest ważne i mam nadzieję, że będzie zawsze młodemu pokoleniu przypominało o tych wszystkich bezimiennych i imiennych, którzy walczyli do końca. Najpierw z najeźdźcą hitlerowskim, a później z najeźdźcą komunistycznym. Musimy przekazywać tą pamięć i musimy pamiętać, że dzięki takim osobom dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. I
tak jak dzisiaj w Łabowej składałam kwiaty pod pomnikiem ojca Władysława Gurgacza, mam nadzieję, że i tutaj, w Nowym Sączu, będziemy pod takim pomnikiem upamiętniać również sądeckich żołnierzy wyklętych. Dziękuję, panie wojewodzie.